Czy polecam działanie w branży network marketingu, kiedy jesteś początkujący i dopiero zaczynasz ze swoim biznesem online? Być może już wiesz, ja w branży network marketingu działałam ponad 2 lata. Jest to niedługi czas, ale działałam bardzo intensywnie. Zbudowałam grupę ponad 500 osób, która do dziś tak naprawdę istnieje i do dziś mam dochód pasywny z tej branży. Natomiast w tej branży już nie działam od 2019 roku, także już prawie 3 lata, ale wciąż mam bardzo dużo umiejętności i bardzo dużo wspomnień związanych z tą branżą, ponieważ była to pierwsza branża i w ogóle pierwsza moja działalność w internecie, jaką się zajęłam, więc dzisiaj chciałabym z Tobą porozmawiać na temat tego, czego nauczyłam się w tej branży i dlaczego ją właśnie polecam dla wszystkich początkujących, którzy zaczynają swoją przygodę z network marketingiem. Jeśli jesteś po raz pierwszy na moim kanale, to ja się nazywam Klaudia Stawiarska i zapraszam Cię do subskrybowania tego kanału, ponieważ każdego tygodnia staram się dzielić moimi wskazówkami z budowania biznesów online oraz marketingu w sieci. A dzisiaj podzielę się z Tobą tym, czego się nauczyłam podczas działania w branży network marketingu. Pierwsza rzecz, jakiej nauczyłam się podczas bycia w tej branży, to jest to, co najważniejsze i co jest kluczowe, jest to oczywiście budowanie relacji i kontaktów, tak? Branża MLM głównie skupia się na właśnie sprzedaży i na poleceniach produktów czy też usług i tak naprawdę naszym zadaniem jest znajdowanie klientów dla tych produktów i usług. Kiedy decydujemy się na działanie w internecie, no to musimy tutaj podjąć jakąś strategiczną drogę, żeby właśnie tych klientów i naszych partnerów biznesowych zdobywać. Więc ja tutaj, nie mając żadnego doświadczenia, przecierałam szlaki i doszłam do swoich własnych metod pozyskiwania klientów przez Facebooka głównie. Na ten temat też stworzyłam kursy online, do których Cię serdecznie zapraszam. I oczywiście dużo różnych darmowych filmów na moim kanale na YouTubie. Jest cała playlista, jest ponad 100 filmów, które stworzyłam w tym temacie. Natomiast właśnie to jest to, czego nauczyłam się właśnie w network marketingu, czyli budowania relacji i budowania listy kontaktów. I to jest umiejętność, która do dziś bardzo mi się przydaje we wszystkich innych moich działalnościach, które tworzę. Zwłaszcza teraz, kiedy buduję właśnie projekt Cud na Teneryfie, który skupia się na organizowaniu warsztatów i eventów, nie tylko tych naszych autorskich, ale również dla osób z zewnątrz, także budowanie relacji i kontaktów z różnymi firmami, z różnymi coachami, trenerami, dla ludzi, dla których tworzymy właśnie te warsztaty, jest naprawdę bardzo ważna, więc nauczył mnie właśnie tego network marketing. Oprócz tego bym dodała, że nauczył mnie również rozmów z ludźmi. Kiedyś byłam taką osobą bardzo nieśmiałą, która jakoś nie lgnęła do ludzi, nie zagadywała i jakoś specjalnie nie rozpoczynała żadnych konwersacji. Natomiast właśnie będąc w branży network marketingu i działając na Facebooku, nauczyłam się otwierać na obcych ludzi i rozmawiać z ludźmi. Nauczyłam się prowadzić konwersacje i nauczyłam się prowadzić tak te rozmowy, żeby te osoby mnie na tyle poznały i tak się do mnie przekonały, żeby chciały ze mną rozmawiać przez telefon i chciały później właśnie ode mnie kupować, czy też dołączać do mojej grupy, do mojego zespołu. Więc rozmowy z ludźmi to była moja taka pierwsza umiejętność i te właśnie budowanie relacji, której się nauczyłam, która była kluczowa w tym właśnie biznesie, no bo od tego tak naprawdę zaczyna się cały sukces w MLM-ie. I na ten temat nagrałam mój pierwszy kurs online Mistrz Rozmowy i Relacji, w którym dzielę się, jak ja właśnie kreowałam te moje rozmowy, te relacje w social media, nie znając ludzi, tak? Czyli właśnie działając na zimnym rynku tak zwanym. I tutaj już nawiązując do rozmów z ludźmi, również mogłabym do tego podpiąć
to, czego też bardzo dużo mnie nauczył network marketing, to jest właśnie obalanie obiekcji, tak? Czyli radzenie sobie z obiekcjami. Na ten temat też nagrałam kurs Mistrz Obiekcji się nazywa, gdzie po prostu nauczyłam się radzić sobie z tym, co najczęściej pojawia się wśród moich potencjalnych klientów, czyli tych powtarzających się obiekcji, które często stopowały człowieka przed podjęciem kolejnej decyzji. Więc również to rozpracowałam i to bardzo pomaga mi w dzisiejszym etapie rozwijania moich kolejnych biznesów, dlatego że w każdej branży, nieważne czy to jest network marketing, czy każda inna branża, w każdej branży są różne obiekcje klientów i trzeba nauczyć się właśnie im zapobiegać lub z nimi sobie radzić, żeby po prostu ten klient nam się nie spłoszył. Więc jestem bardzo wdzięczna branży network marketingowi, że właśnie byłam wręcz zmuszona nauczyć się radzić z różnymi obiekcjami, tymi najczęściej pojawiającymi się, żeby po prostu nie tracić klienta. I tutaj bardzo polecam Ci mój kurs Mistrz Obiekcji, w którym właśnie te 20 najczęściej pojawiających się obiekcji obalam i pokazuję Ci taki gotowy skrypt, jaki możesz użyć do każdej innej obiekcji, jaka pojawi się w Twoim biznesie, żeby po prostu ten klient Ci nie uciekł. Kolejna bardzo ważna rzecz, jakiej się nauczyłam, to social media. Generalnie zanim weszłam w świat network marketingu, kompletnie nie kumałam, na czym polega Facebook, w ogóle nie wiedziałam, czym jest Instagram, YouTube i wszystko inne. Byłam, można powiedzieć, bardzo ciemna w tych sprawach. I kiedy zaczęłam działanie w network marketingu, nauczyłam się wszystkiego na temat Facebooka. Nauczyłam się, czym jest profil, czym jest fanpage, czym jest grupa. Zaczęłam w ogóle to rozróżniać i nauczyłam się stosować odpowiednie strategie na Facebooku, żeby po prostu wykorzystywać to narzędzie jako pełny potencjał do pozyskiwania klientów. Oczywiście to wszystko pokazuję w moich kursach, natomiast jestem bardzo wdzięczna temu, ponieważ Facebook to jest... Instagram i w ogóle wszystkie social media to jest narzędzie, które używam do dziś, do wszystkich innych moich biznesów, do pozyskiwania kolejnych klientów. Więc jestem bardzo wdzięczna, że wtedy się tego nauczyłam, bo dzisiaj dalej mi to służy. Może nie będę tak się rozgadywać na temat wszystkiego, co się nauczyłam, bo tego jest bardzo dużo, a raczej to wszystko wymienię, a później podsumuję. Więc tutaj mam taką ściągę, bo sobie zapisałam wcześniej, czego się nauczyłam. Więc nauczyłam się marketingu na Facebooku i wszystkich strategii związanych z pozyskiwaniem klienta przez Facebooka. Nauczyłam się prowadzenia grupy na Facebooku i tutaj jestem administratorem aktualnie chyba z 10 grup na Facebooku. Oczywiście nie prowadzę ich wszystkich teraz konsekwentnie i regularnie. Kiedyś prowadziłam, wiem na czym to polega. Nauczyłam się tego wszystkiego podczas właśnie bycia w branży network marketingu i wiem, że grupy to jest też również świetna strategia do właśnie budowania relacji z potencjalnymi klientami i generalnie generowania nowych klientów. Nauczyłam się sprzedaży na zimnym rynku, nauczyłam się projektowania grafiki. Tutaj na ten temat też stworzyłam kurs, który się nazywa Mistrz Grafiki, w którym pokazuję kanwę dla początkujących, gdzie krok po kroku każdy może zostać właśnie takim grafikiem, używając darmowego programu online. Następnie nauczyłam się w tym czasie tworzenia bloga i strony www. Wtedy stworzyłam swojego pierwszego bloga, który jest do dzisiaj klaudiastawiarska.pl i wtedy stworzyłam też stronę www. Oczywiście nie nauczyła mnie tego branża network marketingu, bo branża network marketingu uczy czegoś innego. Natomiast w tym czasie, kiedy byłam w network marketingu, ja stworzyłam swojego pierwszego bloga, dlatego że chciałam tworzyć swoją markę, tak? Jakby to mnie zmusiło do tego, żeby iść o krok dalej, żeby wyróżniać się na tle konkurencji jako lider. Więc znalazłam tutoriale na YouTubie, takie bezpłatne i krok po kroku, podążając za filmami, które gdzieś tam znalazłam na YouTubie, stworzyłam swoją pierwszą stronę internetową i swojego pierwszego bloga. I tutaj wskazówka dla Ciebie, jeżeli chcesz stworzyć swoją pierwszą stronę internetową i bloga na ten temat, stworzyłam darmowy kurs, jak zacząć prowadzić swojego bloga, 7-dniowy mailowy, na który możesz się zapisać bezpłatnie i otrzymywać każdego dnia lekcje. A jeśli nie chcesz takiego darmowego kursu, to również na moim kanale znajdziesz film, gdzie ja stworzyłam taki tutorial, jak stworzyć swoją stronę www krok po kroku, do którego również Cię zachęcam, ponieważ Twoja strona internetowa i blog to są moim zdaniem
fundamenty budowania jakiegokolwiek biznesu w internecie, bez względu na to, w jakiej jesteś branży. Kolejna rzecz, no to nauczyłam się na pewno budowania marki w sieci, tak? I to mi oczywiście służy do dzisiaj. Do dzisiaj tworzę swoje sama, samodzielnie wszystkie strony internetowe, które gdzieś tam widzisz, które gdzieś promuję, czy cudnateneryfie.pl, czy loveexplore.pl, czy Positive Vibes, czy Mind of Bug, wszystkie stworzyłam sama. Tak samo moją stronę klaudiastawiarska.pl też stworzyłam sama, więc polecam Ci być takim ciekawym samoukiem, dlatego że te umiejętności na pewno przydadzą Ci się w przyszłości. No oczywiście to wszystko prowadzi do tego, że nauczyłam się budowania marki w sieci, co oczywiście przekłada się na zaufanie klientów i na generalnie sprzedaż. Nauczyłam się również w tym czasie automatyzacji, czyli właśnie tworzenia tych wszystkich lejków, tego wszystkiego, co się zadziewa po drodze, kiedy człowiek zostawia Ci e-mail, kiedy otrzymuje bezpłatnego e-booka, czy właśnie kurs online i później na przykład prowadzi to do sprzedaży i tak dalej. Czyli nauczyłam się całej tej ścieżki klienta i tego lejku, ale to oczywiście znowu to była moja własna potrzeba, tego akurat network marketing nie wymagał, natomiast mi to bardzo pomogło podczas kiedy miałam swoją grupę, w sensie już moich partnerów biznesowych, gdzie mogłam im automatycznie wysyłać również wiadomości, kiedy byli na mojej liście mailingowej, ale również budowałam po prostu listę potencjalnych klientów dla moich produktów, tak? Więc tutaj tworzyłam lead magnet i w ten sposób budowałam jakby całą tą ścieżkę klienta, który później do mnie trafiał na końcu, gdzie już zamykaliśmy tą sprzedaż. Tego też uczę na moim kursie Mistrz Facebooka. Tam jest nie tylko Facebook, ale również automatyzacja, więc jeżeli Ciebie ciekawi ten temat, to też na ten temat nagrałam kurs. Nauczyłam się prowadzenia zespołu i leadershipu. Na ten temat nie miałam nigdy wcześniej żadnego doświadczenia. To doświadczenie przyszło w trakcie, kiedy po prostu moja grupa zaczęła bardzo ekspresowo rosnąć, a ja musiałam to wszystko ogarniać, więc nauczyłam się prowadzenia grup, prowadzenia jakby ich do celów i prowadzenia szkoleń i tak dalej. Na ten temat też nagrałam szkolenie, jak prowadzić mistrzowski zespół. Dzielę się tam różnymi wskazówkami, jak zastosowałam właśnie takie sesje strategiczne. Dużo moich takich pomysłów, które w trakcie wymyśliłam, żeby ułatwić życie sobie i właśnie ludziom, którzy ze mną współpracują. Następnie nauczyłam się oczywiście zamykania sprzedaży, o czym wcześniej mówiłam podczas rozmów. Nauczyłam się również negocjacji, nauczyłam się prowadzenia kanału na YouTubie, bo wtedy właśnie też jak założyłam bloga, założyłam również kanał na YouTubie i nauczyłam się montażu wideo, więc tak naprawdę wszystkie te umiejętności, których się nauczyłam wtedy, do dzisiaj wykorzystuję. Nauczyłam się tworzenia własnych kursów online, bo wtedy miałam bardzo dużo zapytań na temat tego, jak ja to robię, że mam takie efekty i zaczęłam nagrywać swoje pierwsze kursy, które do dzisiaj można kupić i do dzisiaj się wspaniale sprzedają, co bardzo mnie cieszy i też jestem bardzo wręcz zaskoczona, że po tak długim czasie ciągle te kursy się sprzedają. Myślę, że tutaj ma bardzo dużo do czynienia właśnie mój blog i treści, które stworzyłam już dawno temu na temat network marketingu i tam właśnie promuję moje kursy. Tak samo mój kanał na YouTubie, na którym jest mnóstwo filmów w tematyce network marketingu i tam promuję moje kursy, dlatego do dzisiaj tak naprawdę pasywnie sprzedają się te kursy już można powiedzieć ponad 3 lata po stworzeniu ich. Czego ja się jeszcze nauczyłam? Nauczyłam się tworzenia własnych kursów, to powiedziałam, prowadzenia szkoleń, tak, występowania na żywo. Bardzo mnie to stresowało. Kiedyś miałam takie przekonanie, że ja nigdy nie wystąpię przed kamerą, nigdy nie pokażę się na żywo. No ale oczywiście wyszłam z tych wszystkich stref komfortu, gdzie no nie było to dla mnie łatwe, ale jestem z siebie bardzo dumna, ponieważ no, jestem mega, mega wyżej niż byłam właśnie te 4 lata temu. Więc zachęcam Cię do tego, żeby wychodzić ze strefy komfortu, bo to tylko prowadzi Cię do lepszego. Nauczyłam się również samodyscypliny. Oczywiście ja tutaj byłam odpowiedzialna jako lider za grupę i klientów, i grupę moich partnerów biznesowych, więc nie mogłam sobie pozwolić na
nie chce mi się i takie różne, tylko po prostu działanie, konsekwencja, samodyscyplina, bez żadnych wymówek, tak? Więc MLM mocno mnie tego nauczył, bo w MLM-ie jest bardzo dużo takich wytycznych, które trzeba spełniać, żeby móc na przykład utrzymać pozycję jako lider, czy żeby móc właśnie wejść na kolejne poziomy, żeby zacząć zarabiać jeszcze więcej i tak dalej, więc tutaj trzeba być zdyscyplinowanym, żeby mieć efekty. Jeżeli robi się to tak od czasu do czasu, kiedy mi się chce, to ten biznes odradzam. Nikomu nie wyjdzie ten biznes tak od czasu do czasu. Zresztą nie wiem, czy jakikolwiek biznes wyjdzie, jeżeli robimy to od czasu do czasu, wtedy, kiedy mi się tylko chce. Być może takie istnieją biznesy. Jeżeli znasz, to daj mi znać pod tym filmem. Chętnie się w takie coś zaangażuję, gdzie nie muszę nic robić i się samo robi. Fajnie by było. Natomiast ja nie wierzę w takie biznesy. W każdym biznesie trzeba poświęcić swój czas, trzeba się zaangażować i trzeba po prostu dać trochę swojej energii, żeby móc dostać zwrot tej energii, czyli w postaci właśnie zarabiania pieniędzy, tak? Nauczyłam się również wyciągania wniosków, a co za tym idzie, jak już nauczyłam się wyciągać wnioski, czyli takie lekcje, nauczyłam się tworzyć jeszcze lepsze strategie, doskonalić to, co już potrafię i tworzyć po prostu lepsze rozwiązania do tego, żeby osiągać kolejne cele. No i co za tym idzie, nauczyłam się tworzenia własnych strategii pozyskiwania klientów, czyli moja ciekawość, ten upór w tym, że ja chcę osiągać te cele, spowodował, że ja po prostu dochodziłam do różnych fajnych rozwiązań, których nikt nigdy wcześniej nie pokazywał, więc tych wszystkich metod uczę również w moim takim kursie też, bo ja nagrałam bardzo dużo tych szkoleń, jeśli chodzi o network marketing, chyba aż 16. Jednym ze szkoleń jest pod tytułem 30 sposobów na pozyskiwanie klientów online i tam właśnie dzielę się wszystkimi tymi strategiami, które odkryłam podczas tej mojej drogi w network marketingu. Na pewno nauczyło mnie to bardzo dużo kreatywności, nauczyło mnie to systematyczności i nauczyło mnie to dużo wiary w siebie. Myślę, że to jest mega ważne, bo wiele osób nie wierzy w siebie i nie wierzy w ten swój potencjał, jaki ma. I myślę, że dopiero wtedy uwierzysz w siebie, kiedy zaczniesz działać i zaczniesz zauważać choćby minimalne efekty. Ja dzięki temu, że byłam bardzo uparta w działaniu i oczywiście prędzej czy później miałam swoje wyniki, to spowodowało, że no, uwierzyłam w siebie, tak? Siłą rzeczy uwierzysz w siebie, kiedy zobaczysz, że to, co robisz, jest skuteczne. Więc ja, można powiedzieć, w ten sposób nabrałam dużo pewności siebie. Nawet możesz zauważyć różnicę między filmami, które nagrywam teraz, a które nagrywałam na samym początku budowania mojego kanału na YouTubie. I wiem, że te wszystkie oczywiście zasługi mogę przypisać sobie, ale generalnie mogę głównie być wdzięczna właśnie branży network marketingu, tak? Bo gdybym wtedy nie powiedziała tak, gdybym się nie zaangażowała odpowiednio w tą branżę, to bym prawdopodobnie tego wszystkiego, o czym dzisiaj powiedziałam, nie zrobiła. Więc no, nie mówię, że każdy, kto zaangażuje się w branżę network marketingu, nauczy się tego wszystkiego, bo to oczywiście wymaga bardzo sumiennej pracy, konsekwentnej, no i oczywiście samodyscypliny. To nie jest tak, że ja po prostu powiem, że chcę robić network marketing i samo się zrobi. No bo tu trzeba wyciągać wnioski, tu trzeba cały czas pracować, trzeba cały czas kombinować tak naprawdę. No ja, można powiedzieć, kombinowałam i swoje osiągnęłam, tak? Weszłam na bardzo wysoki poziom, byłam w pierwszej piątce liderów Europy w mojej firmie, więc uważam to za naprawdę bardzo duże osiągnięcie. I zrobiłam to w niecały rok od startu. Więc myślę, że jako początkujący, który jest totalnie zielony w tej branży, osiągając takie wyniki, mogę się z Tobą pochwalić tymi umiejętnościami i zachęcić Cię do tego, żeby oczywiście dać sobie szansę na działanie w branży network marketingu i właśnie dać sobie szansę na naukę tego wszystkiego, o czym powiedziałam. Oczywiście nie musisz uczyć się tego wszystkiego, o czym ja powiedziałam, no bo ja jestem, można powiedzieć, taka niewyżyta, że ja po prostu chcę wszystko wiedzieć już i w ogóle iść do przodu. Taką mam po prostu naturę, że bardzo lubię się uczyć i rozwijać. Jestem takim samoukiem.
Natomiast myślę, że taka umiejętność w ogóle chęci nauki, poznawania nowego i w ogóle bycia otwartym na nowe jest niezbędna, żeby w ogóle robić jakikolwiek biznes, nie tylko w internecie, ale również poza internetem. Po prostu ta otwartość, to nastawienie, to pragnienie sukcesu jest niezbędne do tego, żeby po prostu osiągać swoje wyniki. To są chyba te wszystkie rzeczy, o których chciałam powiedzieć, czego nauczyłam się podczas mojej drogi w network marketingu. I na koniec odpowiadam na pytanie, czy polecam działanie w network marketingu dla początkujących? Oczywiście, że tak. Dlatego, że to jest branża, w której nauczysz się wszystkiego tego, co będzie Ci potrzebne w każdej innej branży, jeżeli kiedyś zdecydujesz zmienić tą branżę. Być może Ci się spodoba i zostaniesz w niej. Ja zdecydowałam zmienić i na ten temat nagrałam kiedyś film, dlaczego nie jestem już w branży MLM, więc zostawię też gdzieś link, żebyś mógł się z tym zapoznać. Natomiast ja dalej jestem pozytywnie nastawiona do tej branży, jeśli chodzi o początkujących, bo jeżeli dopiero startujesz i nie masz pomysłu na siebie, nie masz pomysłu na swoje produkty, nie masz pomysłu w ogóle od czego zacząć, no to MLM jest genialny, dlatego że tutaj masz wszystko gotowe, na tacy przygotowane, plus do tego masz liderów, którzy Cię nauczą tego wszystkiego. Znaczy, może nie tego wszystkiego, o czym ja powiedziałam, bo być może Cię nie będą uczyć tworzenia stron internetowych czy kanału na YouTubie. Natomiast nauczą Cię prawdopodobnie sprzedaży, negocjacji, budowania tych relacji i tego wszystkiego. A jeżeli Cię nie nauczą, to zapraszam Cię do mojej szkoły kursów online, gdzie te wszystkie moje metody, strategie, wskazówki, porady dzielę się z tym wszystkim po prostu na tacy z każdym, kto tylko chce się uczyć. Więc zapraszam Cię serdecznie. Mam też takie pakiety jak Pigułka Wiedzy Networkera czy Mistrz MLM, gdzie wszystkie kursy, jakie kiedykolwiek stworzyłam, można kupić w pakiecie. Także jeśli masz tylko ochotę, to zapraszam Cię do zapoznania się z tym. I na koniec zapraszam Cię oczywiście do subskrybowania mojego kanału, jeżeli jesteś tutaj po raz pierwszy, ponieważ ja generalnie nie będę dzielić się więcej na temat tych moich doświadczeń z branży network marketingu, dlatego że przyznam szczerze, już na tym etapie nie wszystko pamiętam i nie jestem w tym biegła i nie stosuję tego w praktyce na co dzień. Natomiast będę się dzielić z Tobą wskazówkami odnośnie biznesów, które aktualnie buduję, tak? Buduję markę Cud na Teneryfie, gdzie tworzymy eventy na Teneryfie i generalnie organizujemy warsztaty rozwojowe. Jak również buduję markę Love Explore, która jest naszą marką tutaj z Teneryfy, gdzie zajmujemy się pośrednictwem w sprzedaży nieruchomości. Więc jeżeli jesteście zainteresowani czy eventami, czy nieruchomościami, to zapraszam Was również na tamte właśnie konta, na moje Instagram, Facebook, YouTube, blog, strona. Wszystkie te miejsca w sieci są stworzone dla tych marek, żeby nasz klient mógł łatwo nas znaleźć i mógł z nami nawiązać kontakt. Oczywiście zapraszam Cię również na mojego bloga, gdzie jest mnóstwo wartości, jeśli chodzi o budowanie biznesu poprzez network marketing, poprzez blogowanie czy budowanie marki w social media, kontentu i tak dalej. Na tym kanale również będzie więcej treści, jeśli chodzi o Instagrama, bo to jest takie jakby moje nowe narzędzie, które odkrywam, którego się uczę i na temat którego chcę również edukować moją społeczność, żebyście mogli również korzystać z tego narzędzia do budowania swoich marek online. Więc to by było na tyle w dzisiejszym filmie. Trochę się rozgadałam, myślałam, że będzie krótszy, ale mam nadzieję, że ktoś z tego skorzysta. Jeśli Ci się podobało, to oczywiście daj lajka, udostępnij dalej, skomentuj, czego Ty się nauczyłeś w network marketingu. Bardzo jestem ciekawa, czego Wy się nauczyliście, bo być może jesteście w tej branży dość długo i być może właśnie nauczyliście się czegoś jeszcze innego niż czego ja się nauczyłam. Jestem bardzo ciekawa, dajcie znać w komentarzu poniżej. Tymczasem pozdrawiam Was serdecznie z gorącej Teneryfy i do zobaczenia w kolejnych filmach.